Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Nice to be in orbit. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Oskar Radłowski. Dzisiaj moim gościem jest pan Krzysztof Boroński. Dzień dobry Państwu. A więc tak, pan Krzysztof jest tutaj, oczywiście przejdziemy sobie na ty. Krzysiek, jesteś behawiorystą, stąd tematem dzisiejszej audycji, jak można się domyśleć, będą właśnie nasi czworonodzy przyjaciele. Do kiedy zaczęła się przygoda Twoja z psami i w ogóle skąd ten pomysł, aby zostać psim behawiorystą? Myślę, że bardzo dużo nauczył mnie mój pies, przewodnik. Ursusik jest ze mną 8 lat i myślę, że też taką pasją zaraził mnie właśnie jego trener Paweł, którego pozdrawiam z Poznania. On dużo mi pokazał odnośnie psów. I też zafascynowało mnie to, ile takiego psa można nauczyć, bo tak naprawdę nauczyć psa można bardzo, bardzo dużo. Wystarczy czas, chęci i praca z tym psem. Jeżeli ma się to wszystko, to takiego psa można nauczyć bardzo, bardzo dużo. Weźmy na przykład takiego psa przewodnika, który potrafi zaprowadzić nas tam, gdzie chcemy, tylko mu trzeba powiedzieć, gdzie my chcemy, tak? Czy idziemy prosto, czy idziemy w prawo, czy idziemy na przejście, czy idziemy do windy. To wszystko pies nam pokaże, zaprowadzi nas, tylko najpierw go musimy tego nauczyć, a potem on będzie z nami pracował i nam będzie to wszystko pokazywał. Co trzeba w ogóle zrobić, aby zostać behawiorystą? Jak to wygląda? Trzeba skończyć jakieś konkretne studia? Czy każdy może być takim behawiorystą, czy nie? Powiem tak, pandemia pod tym kątem zrobiła trochę krzywdy. Nawet nie ludziom, tylko bardziej psom, bo niestety namnożyło się trochę takich pseudek, jak to mówię, behawiorystów szkolonych na YouTubie. Tak naprawdę, żeby być behawiorystą, to nie wystarczy założyć sobie konto na Facebooku, podpisać się z tym behawiorystą i jest, okej. Okay. Koledzy, koleżanki mnie polajkują, dadzą mi super opinię i fajnie. Tylko trzeba skończyć kurs. Taki kurs, dobrze, żeby był on certyfikowany, najlepiej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wtedy mamy pewność, że to jest faktycznie kurs potwierdzony jakiś, a nie kurs u pana Stasia, który powie, okej, okay, wszystko już umiesz, super, to sobie iść wydrukuj certyfikat. I wtedy mamy pewność, jeżeli to jest potwierdzony kurs przez ministerstwo, że ta wiedza jest rzetelna, prawdziwa i wiemy, za co płacimy. Poza tym taki kurs nam daje później uprawnienia do tego, żeby faktycznie nasze umiejętności są respektowane nie tylko w Polsce, ale w ogóle też za granicą. Behawioralny behavior, no oczywiście to jest etymologia słowa zagraniczna, jak wiemy, behavior, zachowanie, więc czym się zajmuje psi behawiorysta? Psi behawiorysta zajmuje się po prostu psim zachowaniem, czyli od lęków poprzez wycofanie, agresję, komunikację z innymi psami, zachowanie też pod kątem ludzi. Wszystko, co jest związane z psim zachowaniem, czy to może być właśnie tego, czy w mieszkaniu, czy na zewnątrz, czy reakcja na jakieś przedmioty, dźwięki. Ja bym podkreślił, że warto to zaznaczyć, że behawiorysta to nie weterynarz, weterynarz to nie behawiorysta, bo obecnie dzieje się coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo szkodliwe. Weterynarze próbują bawić się w behawiorystów. Pamiętajmy, to nie są behawioryści. Weterynarz to jest taki lekarz ogólny, do którego się przychodzi z psem, jeżeli pies choruje fizycznie. Natomiast obecnie mamy taki bardzo niebezpieczny trend, że weterynarze próbują zajmować się zachowaniem psów, gdzie oni tak naprawdę tego psa widzą 15 minut, tak, podczas wizyty w gabinecie. Często to taka wizyta wygląda: dzień dobry, co jest z pieskiem, aha, okej, okay, dobra, to my damy takie leki i to się powinno poprawić. Cały właśnie praca behawiorysty polega na tym, że się nie stosuje leków. Leki daje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest potrzeba zdrowotna. Natomiast praca behawiorysty polega na tym, że się pracuje na zachowaniu, a nie na farmakologii. Dlatego bardzo przed tym przestrzegam.
Co prawda to oczywiście nie chodzi mi o porównanie 1:1, ale można trochę tak porównać weterynarz, tak jak u nas jakiś lekarz fizyczny, behawiorysta, taki psi psycholog pewnego rodzaju. Tak, tak, dokładnie tak. To jest ktoś, kto ma zrozumieć, co powoduje dane zachowanie i je wyleczyć, nie zaleczyć. To też może taka rada dla słuchaczy, po czym poznać behawiorystę, może to będzie takiego pseudoucha, tak? Że odwracanie uwagi to nie jest metoda, to nie jest sposób leczenia, tak? Ja zawsze tłumaczę swoim klientom, którzy na przykład zgłaszają się do mnie z psami, które mówimy tam, że piesek źle reaguje na inne psy. Byliśmy u innego behawiorysty i on mówił, żeby dawać smaczki, kiedy mijamy innego psa. To nie jest metoda, to jest odwracanie uwagi. Ja zawsze tłumaczę klientom tak, czy jeżeli pana boli ząb, a ja panu złamię rękę, czy wtedy pana ząb przestanie boleć? No nie. Wtedy będą po prostu bolały dwie rzeczy, tak? Odwracanie uwagi to nie jest metoda szkoleniowa. Problemy trzeba przecież w końcu u samego źródła przecież. Dokładnie tak. Wyleczyć, a nie po prostu odwracać uwagę, no bo prędzej czy później te problemy wracają, to sami nawet ludzie mogą wiedzieć po sobie, że jeżeli coś z przeszłości nie zostało wyjaśnione, doleczone, no to może ono i tak do nas po pewnym czasie po prostu wróci. Stąd ciekawi mnie też, jak rozbudowana jest taka psychika psa. Bo często wydaje nam się, że zwierzę to traktujemy trochę tak zwierzęta przedmiotowo, mi się wydaje, niejednokrotnie w tych czasach, a jednak no, one też przecież odczuwają, tak samo wpływają na nie zewnętrzne bodźce, tak samo dane psie dzieciństwo, które nie jest do końca takie, jakie powinno być, wpływa na psa dorosłego, stąd właśnie zadaję to pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Psia psychika jest bardzo rozbudowana tak naprawdę. Nam się wydaje, że tam pies, dawniej psy były na podwórkach, teraz są w domach, ale to bardziej ludzie mają takie podejście trochę jak do maskotki, fajnie jak przyjdzie, się przytuli, poszczeka i w ogóle, tak? Ale żeby nie szczekał za bardzo, no bo sąsiedzi, tak? No ale w sumie, żeby się nie przytula wtedy, kiedy my nie chcemy i w ogóle ma nam w ogóle zgadywać w myślach, czytać w głowie i w ogóle. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że psia psychika jest bardzo rozbudowana, bo taki pies potrafi czytać w naszych emocjach, zarówno z naszej mimiki, z twarzy, z tonu głosu, a nawet z naszego zapachu. Pies będzie czuł, czy my się boimy, czy się nie boimy, bo to wszystko w nas czuć. Dlatego na przykład ja zawsze mówię, że do pracy z psami nie można się tylko wyszkolić, ale też trzeba mieć predyspozycję, bo jeżeli ktoś chce pracować z psami agresywnymi, ale się takich psów podświadomie boi, to też będzie pies w jego zapachu czuł i nie będzie mógł z takimi psami pracować, bo pies taki nigdy mu nie zaufa. Czytałem kiedyś, że jeżeli można powiedzieć, że zakładając, że dla człowieka, no takimi zmysłami podstawowymi można powiedzieć jest słuch, jest wzrok, ten zapach jednak u człowieka nie stanowi aż tak ważnej rzeczy jak u psów, bowiem czytałem, że tak naprawdę można powiedzieć takim naszym wzrokiem w przypadku psów lub z naszym wzrokiem słuchem w przypadku psów jest węch. Dokładnie. Że one po prostu potrafią tam już, nie chcę powiedzieć, ale bodajże 105 ml, po prostu 50 razy mają mocniejszy węch, no i do tego jeszcze dochodzi słuch, że tak naprawdę psy głównie używają tych zmysłów, a wzrok to tak gdzieś tam jest u nich jednak bardziej z tyłu. To jest tak, że człowiek ma od 5 do 7 milionów receptorów węchowych, a pies w zależności od rasy szacuje się, że tak średnio około 200 milionów receptorów. Tak samo pierwszym zmysłem, który odpala się u psa, u takiego małego szczeniaka, zanim nawet zacznie widzieć, to jest właśnie węch. I za pomocą tego węchu, taki szczeniak młody, on nawet może jeszcze nie widzieć, ale on rozpoznaje za pomocą węchu teren. Drugim zmysłem jest właśnie słuch, potem jest wzrok,
krok. Ludzie często myślą, że zmieniając na przykład smaczki jakieś różnego rodzaju, raz jagnięcina, raz kurczaczek, raz wołowina, robią pieskowi dobrze, niekoniecznie, dlatego że pies tak naprawdę dużej wagi do smaku nie przywiązuje, bo smak jest u niego ostatnim zmysłem. Pies po zapachu ocenia, co jest dobre, a co nie. Od jakiego psa można rozpocząć przygodę? Ja osobiście, wpisując po prostu w internet, tak by to pewnie zrobiło większość społeczeństwa, wpisałem sobie rasy, które nadają się na pierwszego psa. No i z tych większych psów wyskoczyły mi właśnie Golden Retriever, wyskoczył mi Labrador. Nie było za to owczarka niemieckiego, co mnie zdziwiło, bo ja od dzieciństwa miałem trochę z nimi, no mam po prostu dobre skojarzenia, tak wyszło, ale oprócz Goldena i Labradora pojawił się jeszcze owczarek berneński i jeszcze się pojawił też taki drugi gigant misiowaty, powiem kolokwialnie Nowofunland, o tym psie nigdy nie słyszałem, tak. Taki się też pojawił. Bardzo fajny miś. A oprócz właśnie mówili się, że nie trzeba się bać jego wielkości, tak. Względem charakteru, no a oprócz tych psów, już takich mniejszych psów, no to były wymienione, jak dobrze pamiętam, Kawalier, był wymieniony Pomerian, kilka było takich mniejszych psów, stąd chciałem się ciebie zapytać, co ty myślisz, czy to jest lista warta uwagi, czy lepiej zupełnie się takimi listami nie kierować przy wyborze swojego pierwszego psa, lub może po prostu częściowo popatrzeć na listę, a później skonsultować się z jakimś behawiorystą, choćby nawet, który byłby w stanie nam dopasować jakiegoś psa. Ja myślę, że taka konsultacja na pewno się przyda, bo jakby trzeba pamiętać o tym, że to, co się nam podoba, to jest jedno, ale potrzebna nam jest obiektywna opinia, który też będzie do nas pasował. Bo na przykład, jeżeli jesteśmy z natury bardziej ruchliwi, więcej czasu spędzamy na powietrzu, czy biegając, czy jeżdżąc na rowerze, no to taki Nowofundland raczej nie. Raczej nie. Chyba, że na przykład lubimy pływać. No to wtedy Nowofundland jak najbardziej, wodołaz, taki, który kocha wodę. Jego wyciągnąć z wody to można powiedzieć, że jest wyczyn, bo to są psy, które jakby ważą nawet 60 kilo. One są wielkimi takimi misiami, ale no właśnie, do bloku no to już byłby problem, tak? No bo przy 45 metrach piesek, który zajmuje, można powiedzieć, pół pokoju, dopóki mamy całe mieszkanie we dwójkę dla siebie, czyli ja i piesek, no to jest okej. Ale jeżeli mamy rodzinę, no to już trochę gorzej, tak? Więc tutaj warto takie rzeczy brać pod uwagę. Na przykład taki goldenek, no fajnie się sprawdza, tak? Tutaj jeżeli chodzi o taki pierwszy, początkowy psiak, super. Tylko trzeba tak jak mówię, no zwrócić takie rzeczy uwagę, jak właśnie mieszkanie, jak to, ile mamy czasu na takiego psiaka. Takie właśnie podstawowe rzeczy. Jeżeli chodzi o z małych piesków, powiem tak, teraz się zrobiła też taka moda na kawaliery, na buldogi francuskie. Mopsy chyba też do tego dochodzą, mi się wydaje, że są też dosyć popularne. Tak, tak. Powiem tak, przy kawalierach i przy buldogach francuskich jest ten problem, że one mają generalnie, to są psy bardzo mocno modyfikowane. Pewnie tam hodowcy i ZKWP się ze mną nie zgodzą, trudno. Natomiast one często mają właśnie problem z nosogardzielą, z oddychaniem, zwłaszcza też kawaliery. W zimie obranka, w lecie mata chłodząca, bo są problemy z oddychaniem, ze zdrowiem. Niestety to są rasy, które są stworzone typowo pod człowieka, często nie licząc się z jego zdrowiem i potrzebami. Moje prywatne zdanie jest takie, że ja osobiście jestem przeciwny na przykład rozmnażaniu takich piesków, bo no to są rasy, gdzie ciężko jakby znaleźć zdrową hodowlę. I tutaj pewnie też większość hodowców i ZKWP się nie zgodzi ze mną, tak? Czyli Związek Kynologiczny w Polsce. Podobnie jest z owczarkami niemieckimi. Bardzo ciężko jest teraz znaleźć zdrowego owczarka niemieckiego, który od urodzenia nie ma, mówiąc kolokwialnie, opadniętego tyłka, tak? Czy tego tendencji już na początku do dysplazji.
Dawniej takie pieski, jakby jeżeli się rodził taki piesek na hodowli, on już był z automatu kastrowany, sterylizowany, żeby nie mógł być przeznaczony do rozrodu dalej. Obecnie nie ma z tym problemu, tak? Jakby są dalej dopuszczane, dalej są rozmnażane i te geny z tendencją do dysplazji idą dalej. Jeżeli ktoś bardzo lubi owczarki niemieckie, to ja polecam stare niemieckiego. One są troszkę większe, ZKWP ich nie akceptuje w Polsce, ale są zdrowe genetycznie. Czas już dobiega końca, zatem chciałbym się właśnie jeszcze ciebie zapytać, czy chciałbyś coś od siebie prywatnie przekazać naszym słuchaczom? Tak, ja myślę, że nie eksperymentujcie, pytajcie, warto, tym bardziej, że warto dbać, jeżeli dbamy o siebie, to dbajmy też o swoje zwierzaki. Dokładnie, myślę, że to jest bardzo ważne. Chciałbym tylko powiedzieć właśnie, że tutaj Krzysztof, można go znaleźć na internecie pod Psiaki i Dzieciaki, więc jeżeli będziecie chcieli korzystać z usług behawiorysty, to właśnie poprzez tą stronę znajdziecie kontakt, jak i również na naszej stronie. No i tym pozytywnym akcentem zakończyłbym dzisiejszą audycję. Moim gościem był Krzysztof Borowski. A audycję dla was prowadził Oskar Radłowski.